my się podzieliliśmy w głosy. Ale czas minął, tak będzie. Tak będzie, minął czas. Proszę Państwa, posłuchajcie. Prawda jest taka, panie pośle, że czas minął, ale żeby nie robić awantury. 30 sekund panu daję, ale naprawdę proszę 30 sekund. Dobrze. Panie marszałku, Wysoka Izbo, uprzejmie prosimy Wysoką Izbę o poparcie. Przepraszam, panie pośle, przepraszam bardzo. Pani poseł, dobrze pani wie, że zawsze, jeżeli jest potrzeba, przedłużam głos. Również państwu. Z każdej strony. Robię to naprawdę, staram się robić to uczciwie. Będzie pani miała głos, przedłużę pani również. Panie pośle, przepraszam serdecznie, pół minuty panu daję i potem panu przerwę. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, stanowisko Polskiego Sejmu poparcia rządowej inicjatywy, aby 16 grudnia zażądać zawieszenia spekulacyjnego unijnego systemu handlu emisjami, by zatrzymać podwyżki cen energii i ciepła w Polsce, to zatrzymanie zielonej inflacji, zatrzymanie podwyżek dla milionów Polaków i głos Polskiego Sejmu będzie wielkim wsparciem dla polskiego rządu, aby na forum Unii Europejskiej walczył o niskie ceny energii, które od 2014 roku, od decyzji rządu Donalda Tuska, ceny uprawnień wzrosło ponad 1300%. Trzeba to zatrzymać. Dziękuję serdecznie.